730 tysięcy złotych wyda w tym roku Miejski Ratusz na utrzymanie zieleni w mieście. To o 75 tysięcy złotych mniej niż w roku ubiegłym. Za te pieniądze utrzymywane są trawniki, sadzone są drzewa, krzewy i kwiaty. Z kompozycji roślinnych tworzone jest również logo miasta. Staramy się, żeby zieleń była wizytówką, mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. W ramach utrzymania i pielęgnacji zieleni strzeżemy na bieżąco trawniki, przyciągach pieszych, na rondach, na pasach rozdzielających jezdnie chodnika. Staramy się, by zieleń była wizytówką naszego miasta, dlatego też tworzymy nowe rabaty i nasadzenia. Nasadzenia drzew, na przykład przy ulicy Mickiewicza, po modernizacji pojawiły się nowe rabaty na pasie rozdzielającym w pobliżu ulicy 11 listopada i Kajki. Nowe nasadzenia i rabaty przy ulicy Jana Pawła II. Niebawem pojawią się również nowe nasadzenia i zieleń z logiem miasta Ełku na nowym rondzie przy ulicy Zamkowej. I tak jak wspomniałem, zieleń jest tym elementem miasta, na które zwracamy szczególną uwagę, tym bardziej, że tereny zielone mają służyć m.in. rekreacji mieszkańców Ełku, ale mają być też naszą wizytówką i promocją. Zmiany widzą również ełczanie. Nasze miasto pięknieje z roku na rok, mówią mieszkańcy. Zachwytu nie kryją również turyści. No ziemia jest piękna. Naprawdę i uważam, że powinniśmy dbać o to. Wiem, że nad jeziorem jest pięknie. No podoba mi się, jest dużo zieleni. Całe okolice nad jeziorem, tutaj ten park. Niektóre miejsca międzyosiedlowe takie są piękne. No podoba mi się generalnie. W ogóle Ełk mi się podoba bardziej niż moje rodzinne miasto, czyli bardziej niż Suwałki. Ładniejsze jest. Bardziej zadbane. Chwała za to prezydentowi Ełku i władzom. Zachwycona jestem wyglądem miasta. Jechałam wczoraj z działki. Tam nas skwer przy wjeździe do Ełku pięknie, pięknie. Miasto jest ukwiecone naprawdę. Pięknie jest każdym rokiem. Pochwała dla szefa miasta. No ładnie zieleń, pięknie klomby utrzymane, drzewa. Drzew jest dużo przede wszystkim, wie pan. A to jest ważne, to są płuca, prawda, miasta? Jest sporo zieleni. Zadbana, całkiem fajnie wygląda. No na pewno plac przy Małeckich, no i plac papieża. Jest bardzo ładnie. No, na Barankach jest bardzo ładnie też. Zieleni jest ładnie, zadbane jest miasto nasze. Bieżącym utrzymaniem zieleni zajmuje się przedsiębiorstwo usług komunalnych w Ełku.